Cześć, witajcie detailingowy dziadzia. Tydzień temu widziałeś moje ulubione uderzenie, jeżeli chodzi o wosk. Mój ulubiony wosk w ogóle, jeżeli chodzi o cenę, jakość. Zymul Titanium. I tak, uderzenie, no to jest takie kurcze, ciepłe, cukierkowe, niektórzy mówią właśnie, takie mokre, no inne. Inne niż kurcze, moim zdaniem, wszelkiego rodzaju powłoki czy silanty. I czy też woski, no bo każdy wosk, wiadomo, też coś od siebie dodaje. Ale tutaj chciałbym w tym filmie skupić się, jak do tego doszło. Nie wie nikt. Jak właśnie przygotowałem powierzchnię, bo dla mnie to jest to właśnie przygotowanie powierzchni. To jest 80% sukcesu. Ten wosk to takie 10-20% podbicia i to jest wszystko. Tak, właśnie tak to wygląda, jeżeli chodzi o wosk. Ale to jest taka wisienka właśnie, że nakładasz już tak ostatecznie, kurczę, i to przy tym wosku to jest naprawdę robota jest fantastyczna. Oczywiście są lepsze woski, tak jak już mówiłem w filmie, to nie ma tematu. Są tańsze, są droższe, ale tutaj cena do jakości naprawdę jest zachowana fenomenalnie. I teraz tak, jak przygotowałem? Jeżeli chodzi o moje auto, wiadomo, że dbane na bieżąco i tutaj, kurczę, no większość z nas dba o swoje auta. I od czego zacząłem? Od mycia oczywiście. We'll be right back.
piękny szampon, co? Idealny, najlepszy. Mycie, słuchaj, piana, da dwa wiadra i oczywiście, co? Płyn do naczyń. Nie inaczej. Jeżeli nie chcesz używać płynu do naczyń, no to możesz użyć żółtego, na przykład FX-a. Możesz użyć taniego Autolanda aktywnego, też będzie ok. Każdego szamponu. Możesz nawet użyć piany zasadowej do mycia. Możesz użyć każdej piany do mycia. Kwestia tylko stężenia. Dokładnie. Moim zdaniem najfajniej będzie z płynem do naczyń, bo rewelacyjnie domywa, rewelacyjnie usuwa tłuszcze, więc tutaj nie oszukujmy się. Jest to najlepszy magiczny szampon na rynku. Cena, jakość, tutaj będzie ciężko go pobić, jeżeli chodzi o domywanie i odtłuszczenie karoserii. Następnie po myciu wskoczyło, wiadomo, Tar Remover. I tutaj u mnie Leigo Herobiol, z tego względu, że atakuje na mokro, rozprowadzam i na rękawice docieram, wypłukuję i później po tym wskakuje, słuchaj, Strovers Alfanol OC, ale jeden do jednego. I tutaj robimy już panel po panelu. Nie krążymy po aucie. Panel po panelu. Myjesz panel, wypłukujesz. Z tego względu, że jest to mocny środek i on już nie zostawi ci jeńcu. Tam już na lakierze tak naprawdę, jeżeli chorobiol nie zbrał jakiejś tam żywicy, to on, jak jest świeża, to ją zbierze tam. Doczyści już tak, że no naprawdę nie będzie trzeba powtarzać niczym zasadowym. Kolejna rzecz. Później wskoczył Deironizer i tutaj no, Deirona każdy ma jakiegoś swojego ulubionego i wiadomo, że zastosuje to, co lubi. U mnie, jeżeli chodzi o cenę, jakość, ja tutaj użyłem dwóch. Tak naprawdę chciałem dokończyć już od... Kurczę, co to była za firma? On tu wisi? Chyba wisi. Tak, od Tenziego krwawą felgę. I, ale dla mnie takim liderem, kurczę, to jest EcoShine Alured. Kurczę, tani, a naprawdę fajnie zbiera. I na to właśnie, i tutaj to jest tak, to już wyjątkowo, jak już, kurczę, właśnie czyszczę swoje auto, zarzucam piankę od CarPro. CarPro, gdzie ona jest? CarPro? Tak, CarPro Iron X. I tutaj stężenie 1 do 20, nawet 1 do 30. Ale zarzucam wtedy, jak widzę, że Deiron przestał pracować i powoli zaczyna przysychać. Wtedy zarzucam rękawica i finalne już takie rozprowadzenie tej pianki. Naprawdę uzupełnia fenomenalnie Deiron. Wypłukiwanie i później co? Oczywiście też szampon, czyli płyn do naczyń i na jedno wiadro. Bo lakier już jest czysty. Teraz tak, po tak naprawdę dekontaminacji chemicznej możesz, jeżeli auto jest mega zagruzowane, było, nie jest dbane na bieżąco, wjechać z glinką. Zdecydowanie. Po tym możesz zjechać z glinką. Możesz użyć szamponu do poślizgu. Możesz użyć wody, nie wiem, z jakimś tam szamponem. Są specjalne produkty, które poprawiają poślizg. Możesz nawet z płynem do naczyń. Też fajnie się pieni i też da radę. Uwierz mi, że też zrobi robotę. No ale oczywiście po wpieżdżasz z glinką tylko wtedy, słuchaj, jak masz zamiar lakier przynajmniej zrobić one stepika albo finish. Bo na pewno gdzieś coś po tej glince zostanie. Delikatnie ryski. Jeżeli chodzi o glinkowanie, to od razu mówię, kurczę, muszę kiedyś film zrobić. Ciepła woda. Cały czas ciepła woda we wiadrze. Glinka moczona w wodzie, cały czas ciepła. Ja mam taki koszyczek, ona sobie tam leży. Wymiętole. Jedną rzucam, drugą, kurczę, biorę. No dokładnie, tak to wygląda. Są też takie ręczniki do glinkowania. I akurat na zadbane mam cię fajnie, ale jak będzie gruz, to... Znaczy, ja wolę glinkę. Lepiej czuję jakoś tak, kurczę, pod palcem. I jeżeli glinkujesz, słuchaj, pamiętaj, że dużo tutaj słuch też i czucie w palcach, bo glinka, jak zaczynasz jakikolwiek dźwięk, jak ci się zmienia jakaś tak, zaczyna być tak nieciekawy, od razu zmieniasz. Od razu to ci już mówię, że już w tym momencie rysujesz lakier. I nie latasz jak głupi, powolutku. I słuchasz. Słuchasz tej glinki. I gwarantuję ci, że po jednym elemencie już jest do zawinięcia.
Nie ma bata, żeby czegoś nie zebrała, i bo nie wierzę, że jedną stroną zrobisz cały panel. Nie ma szans, nie ma opcji. Znaczy, możesz zrobić, no, nie ma problemu. No dobrze, i teraz tak. Co następne? Właśnie. Jaki podkład pod ten wosk? Słuchaj. Pasta od szwagra, one stepowa. Zacząłem, słuchaj. To jest tak, że wjeżdżasz z tą pastą. Możesz na dualce, możesz na rotacji. Ja wolę na rotacji z tego względu, że lepiej ją wypracowuję i mam mniej do docierania. Ale nie wymywasz tej pasty. Nie wymywasz tej pasty. Rozprowadzasz, robisz 3-4 przejazdy. Tak naprawdę na dualce będzie gorzej, bo nie wypracujesz jej tak jak na rotacji. Przy okazji nie dość, że sama pasta ci już tak fajnie nawilży ten lakier i doda połysku, to jeszcze ci wytnie rysy. I po takim zabiegu na całym aucie nie wymywamy jej, zostawiamy auto na noc. Zostawiamy autko na noc, na drugi dzień przychodzimy, słuchaj, i kładziemy cleaner od Zymula.
czekoladkę. No właśnie. I tutaj kładziemy ręcznie. Nie bawimy się maszynowo. Wcześniej, dopóki nie było pasty od szwagra tej one-stepowej, bo na niej tak naprawdę lubią woski leżeć, a nie wiem dlaczego szczególnie te syntetyczne. Z zawartością, o kurczę, bateria mi się kończy. Kwarcu to już w ogóle. Jak nie było pasty od szwagra, tej polerskiej, one-stepowej, to robiłem maszynowo cleaner w jeden dzień. Tak, maszynowo cleaner. Wypracowywałem go do końca. I też auto stało całą noc. Wszystko musi usiąść, odparować, przyjąć się, no właśnie, odpowiednio. I na drugi dzień też ręcznie cleaner właśnie Zymula. Jeżeli chodzi o ten cleaner, to jest chyba druga wersja, bo pierwsza była straszna. Druga wersja, słuchaj, ta, nie kładziemy go, znaczy możesz go położyć grubo. Ja wiem, że grubo może dać troszeczkę większe przyciemnienie, ale tu nie o to chodzi. Widziałeś ile? Trzy małe groszki. To jest wszystko. Jak nasączysz tego pada, trzy małe groszeczki, rozprowadzasz kulistymi ruchami. Będą miejsca, gdzie zostanie ci grubszy mas i tam będziesz miał problem, jeżeli nie przeciągniesz go po prostej, tak jak Fusso. Żeby zostawić równy film i wtedy docierasz. Tak robisz całe auto i na koniec wosk. No właśnie. I tutaj, jeżeli chodzi właśnie o te takie magiczne uderzenie, takie ciepłe, miękkie, takie cukierkowe, to jest właśnie ta moja ulubiona kombinacja. Jeżeli chodzi o cleaner maszynowo i później na drugi dzień cleaner ręcznie, znaczy wiesz co, ten nie było tak może aż tak ciepło, było bardziej, bym powiedział, tak szklisto. Tutaj właśnie ta pasta, nie wiem dlaczego, ale ona dodaje takiej, kurcze, takiej mokrości i właśnie takiego, może to nie jest cukiereczek, ale tak inaczej. Na tej paście naprawdę i na tym cleanerze i zaraz niektórzy powiedzą, a przecież tym cleanerem usunąłeś pastę. Dobrze, okej. Niech tak będzie. Usunąłeś pastę. No niełatwo ją tak usunąć bez zmywacza. Uwierz mi, że niełatwo, a tym bardziej ręcznie cleanerem, który tak naprawdę no, w sobie nie ma jakichś tam mega właściwości ściernych, tylko maskuje, ładnie uzupełnia, dodaje tej głębi. Więc tutaj nie ma mowy. I ta pasta, w ogóle po tej paście i cleanerze to już jest bomba. To jest w ogóle mokro na maksa, a wosk później tylko dodaje te właśnie 10-20% połysku. I tak stajesz sobie pod słoneczko i widzisz połysk, ale bardziej, kurczę, skupiasz się na tej właśnie takiej, na tym takiej, kurczę, głębi, że ten połysk nie jest tak jak, o, wrzuciłem właśnie na Facebooku, jak wrzuciłem temat, kto da więcej, to od razu wjeżdżały tam na przykład powłoki i to jeszcze w pomieszczeniu. No maksymalne szkło, aż takie, jakby to powiedzieć, takie ostre. Ten połysk jest taki ostry, ten szklisty, tam było ktoś z Opti chyba wrzucił, no to po prostu takie totalne szkło. Są osoby, które to lubią. Ja, moim ulubionym uderzeniem jest właśnie takie woskowe, miękkie, ciepłe, przyjemne, takie cukierkowe. Trochę ten połysk jest taki jakby niby sztuczny, taki nie do końca jakby pełny. Właśnie, tak ten jakość, może tak, jakość połysku do tego przyciemnienia jest tak wszystko fajnie miękko, miękko, tak optymalnie. I gwarantuję ci, że z tą kombinacją, którą teraz właśnie ci powiedziałem, właśnie pasta szwagra, gdzie ją docierasz, zostawiasz na noc, wskakujesz na drugi dzień z cleanerem Zymulka i wskakujesz z tym woskiem, na każdym lakierze będzie zajebiście. Trwałość. No tutaj nie lecimy na trwałość, słuchaj, no sam wosk w sobie już wiadomo, że nie jest jakimś mega kozakiem. Myślę, że miesiąc czasu, no jak dwa, no to będzie luksusowo. Naprawdę. Kwestia też przebiegów, gdzie latasz? Czy auto garażowane? Czy myjesz? No tutaj wiesz, no tak naprawdę temat rzeka, ale żeby nie było. Ale żeby nie było, bateria się rozładowała. Ale żeby nie było, słuchaj, zrobiłem bonusik. Chciałem ci pokazać, jak wygląda sprawa, jeżeli chodzi o trwałość, raczej trwałość. Tak naprawdę kilka dni i trasa, 1000 km. Z czego 800 autostrady, z czego 400 w zajebistym deszczu cały czas. No i prędkości też srogie, bo 150 w deszczu, no robi robotę. Robi robotę.
Także jak na końcu filmu na pewno będzie propozycja, proszę klikaj, tam będzie pokazane, czy wosk jeszcze siedzi, jak się zabrudził. No, ostro, ostro, ostro. Zobaczysz i wtedy, czy sam ocenisz, czy warto włożyć tyle w pracy, żeby właśnie mieć taki efekt. No dobrze, i teraz tak, jeżeli chodzi o samo przygotowanie, bo tak się rozgadałem o tym, kurczę, połysku, każdy ma swoje ulubione kombinacje, każdy ma swoje ulubione woski. Każdy, można powiedzieć, do tego podchodzi jakoś indywidualnie, ale przygotowując auto pod wosk, jeżeli masz takie zadbane, kurczę, tak jak właśnie dbasz na bieżąco, to wystarczy to, co ja zrobiłem. Jeżeli auto, które powiedzmy stwierdziłeś, że zaczniesz bawić się w detailing i będziesz chciał sobie je doprowadzić do takiego właśnie stanu, żeby ten lakier, kurczę, wyglądał tak fantastycznie, bez korekty, powiedzmy, bez korekty, że chciałbyś go sobie, bo masz maszynę i kupiłeś, o, może tak. Od czego bym zaczął, słuchaj? Zacząłbym najpierw od konkretnego umycia tego auta. I nie baw się, i nie myśl sobie, że zrobisz to w jeden dzień. Bo zacząłbym od nadkoli, zacząłbym od felg. Zdejmij sobie te felgi, zrób nadkola, a później dopiero zajmij się autem na zewnątrz, można powiedzieć. Chodzi mi tutaj ramki wokół drzwi, te wszystkie zakamarki, pędzelek, APC. Możliwe, że będzie też potrzebne coś kwaśnego, bo na pewno będzie miał mnóstwo osadów na sobie. Więc tutaj, wiesz, to nie jest tak, że to jest to, co ja teraz robię, to jest wyznacznikiem, jak doprowadzić auto do właśnie takiego wyglądu. No nie, to wszystko zależy od tego, w jakim stanie jest auto. I tak samo, jeżeli chodzi, jak już ogarniesz te wszystkie zakamarki, wymyjesz ten brud, później ta dekontaminacja chemiczna, to ja bym proponował na suchy lakier. Wszystko w zależności, ile masz tej smoły, ile tej żywicy, ile tych zabrudzeń. No wiesz, to musisz dopasować, bo ja tutaj robiłem na mokro, bo ja wiedziałem, że ten lakier jest w dobrej kondycji, nawet bym powiedział, że w bardzo dobrym. Na bieżąco myte, na bieżąco usuwane, wszystko to, co być powinno robione, więc dlatego mnie to zajęło tylko, można powiedzieć, zaraz ci powiem, ile godzin, z odczekaniem, z taką zabawą, no kurczę, 5 godzinek. No. Także wiesz, no, i dużo i mało, ale na to, na taki efekt to myślę, że niedużo. I właśnie, jeżeli chcesz już tak konkretnie to zrobić, no to wtedy rzeczywiście proponowałbym tar remover na suchy lakier i pilnować. Jeżeli pogoda sprzyja, możesz zrobić całe auto. Są produkty tak jak na przykład typu Vasco czy Bipro Tixotar, które leżą naprawdę bardzo długo. Nawet jak ci gdzieś przyschnie, to nie narobi ci bałaganu, a są mega skuteczne. Osobiście, nawet jeżeli położysz wasko, warto też uzupełnić go już, powiedzmy, pod koniec, jak już swoje zrobi, jakimś płynnym. Wtedy jeszcze fajniej wybiera, tutaj szczególnie nadkola, polecam. Naprawdę się to sprawdza. I po takim zabiegu, wiesz, wypłukać i ja proponowałbym nawet za każdym razem myć, umyć. Żebyś miał pewność, że ci gdzieś nie zostało tej chemii i za każdym razem płynem do naczyń. Umyć, 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 osuszyć i wtedy dopiero wjeżdżasz z preparatem na lotną rdzę. Glinkowanie, no to tutaj, słuchaj, tutaj już jest, jeżeli będziesz się bawił maszynowo, glinkuj. Oczywiście, jak najbardziej. Glinka, powolutku, ciepła woda i tak jak mówiłem. Jeżeli się nie będziesz bawił maszynowo, nie glinkujemy. Jeżeli będziesz chciał, żeby ten efekt był podobny do tego, to nakładasz cleaner, grubą warstwę. Naprawdę grubą warstwę docierasz i później wosk. I efekt będzie też fantastyczny, bo sam cleaner w sobie zamaskuje mnóstwo. Jeżeli masz maszynę, to polecam chociaż naprawdę, jeżeli chodzi o rysy. Kurczę, jako początkujący, jaką by ci tu pastę zaproponować, tak żebyś nie miał zgrzytu? Kurczę, chyba wiesz co, Sonaxa 0406. I to będzie chyba taki typowy, zależy jeszcze jaka maszyna. I do tego żółty pad ADBL-a i on naprawdę, uwierz mi, że sprawdzi ci się przy każdej paście. Ten pad dla mnie jest mega wyjątkowy. Co byś na niego nie zarzucił, on lubi każdą pastę. Oczywiście, w zależności od pasty będą różne efekty i wykończenia, ale na dualce no nie narobisz bałaganu. Ja bym proponował zacząć, kurczę, od
rotacji, bo jak już złapiesz na zadualkę, to później, kurczę, uwierz mi, w miarę jedzenia apetyt rośnie i będziesz chciał usunąć głębsze rysy. Nie tylko sobie liznąć, bo uwierz mi, że to, kurczę, no to jest... No ta choroba postępuje, no postępuje, więc dla początkujących, czy pchać się w dualkę, czy w rotację? Ja bym się pchał w rotację. Rotacja, powolutku robić sobie element po elemencie. Nie bać się. Naprawdę nie bać się. I to nie jest powiedziane, że musisz atakować od razu obrotami. Kurczę. A, jeszcze jedna rzecz. Właśnie. Jeżeli chodzi o pastę szwagra, jeżeli chodzi o pracę nią, maksymalnie 900 obrotów. Więcej nie ładujemy. Ja to jechałem tak 700. Chodzi o to, żeby ją ładnie w lakierek wbić, można powiedzieć. Tak, żeby jej zostało naprawdę dużo. Żeby ona sobie usiadła i docierać. Wiadomo, jak chcesz coś usunąć, no to wtedy się bawisz troszeczkę tymi obrotami. Myślę, że 1000-1100 to jest maks. I później i tak zbijasz i na końcu powolutku 700-800 obrotów. I tak kończymy i docieramy. I wtedy będzie ok. Na czym to skończyłem? A, dla początkujących. No, kurczę, weź sobie rotację. Nie bój się rotacji, naprawdę. Bo tak każdy da. Uwierz mi, że teraz przy tych nowych autach ten talerz 125 to... No, nie popracujesz, kurde, no nie popracujesz, no. Kawałek prostego to fajnie, ale wystarczy trochę obłości kanto i ona ci się będzie zatrzymywać, tym bardziej, że nie masz wprawy. Bo ktoś powie, no tak, to na rotacji przypalisz lakier. Nie. Nie przypalisz, bo z rotacją to jest tak, ja już kiedyś pokazywałem, że z rotacją to jest tak, jak trzymasz góra, dół, tu sobie regulujesz kierunek. Nie walczysz z głową rotacji, tylko tu, gdzie ją trzymasz na dole. Jeżeli ją dociśniesz, wiadomo, obrotami będzie ci ją rwało w jedną stronę. Podniesiesz do góry, będzie ci ją brało w drugą stronę. I tutaj sobie regulujesz. Ta ręka tylko przytrzymuje maszynę. I to jest wszystko. I żeby nie było, nie pchaj się od razu, może wpada 125. Załóż sobie, pada 80. Wyczuj rotację. Zobacz, jak się to prowadzi. Później, jak zobaczysz, że element jest, pozwala ci na to najlepiej na masce. Na rotacji połóż ją sobie, wyczuj ją, w którą stronę zbiera, jak zbiera i nie atakuj jej obrotami, nie musisz. I powolutku, powolutku zobaczysz, kurczę, że jak później złapiesz dual action, no to wrócisz do rotacji. Fakt, że na finiszu może, znaczy to jest tak, że no, jak masz, kurczę, działalność, no to dobra dualka, wiadomo, tu chodzi o szybkość pracy, bo to i wykończenie, no jest inna para kaloszy. Ale znowu, z drugiej strony, kurczę, jak jest mega gruz, no to rotacją cięcie z dobrym futerkiem jest inna para kaloszy. Wiadomo, że ten hologram będzie grubszy, zdecydowanie, ale później robisz w sumie dwa etapy, nie? I to jest wszystko, kurczę. I tak naprawdę ja... połysk wolę na rotacji, tak samo i z tą pastą szwagra. Połysk ładniejszy i wypracowanie i docieranie lepsze jest na rotacji niż na dual action przy tej paście szwagra. Dokładnie. No dobra, słuchaj, bo tak gadałem o tym przygotowaniu i wosku, a wyszło to, że przeskoczyłem na maszynę. Okej. Słuchaj, tak właśnie było przygotowane, jeżeli chodzi o ten zestaw i na chwilę obecną, kurczę, nie wiem, nie szukam niczego innego, bo dla mnie to jest fenomenalne uderzenie, naprawdę. Takie idealne, bym powiedział. Tu przyciemnienie, mokrość, ten połysk jest tak perfekcyjnie zachowany. No dobra, z mojej strony to wszystko. Dzięki za obejrzenie, do zobaczenia, do usłyszenia. Cześć!